Panie prezesie, czy zna pan kraj europejski, gdzie lider opozycji odmawia szefowi rządu debaty, gdzie nie odbywają się w przeddzień bardzo ważnych wyborów parlamentarnych debaty między premierem a szefem opozycji? Mógłby pan wskazać taki kraj? Znaczy ja mogę panu powiedzieć tak, że debaty, jeżeli chodzi o Polskę, to odbywały się poza chyba jednym wyjątkiem, tylko przy okazji wyborów prezydenckich, więc znamy taki kraj, to znaczy Polskę. Myślałem, że 4 lata temu pan był w studiu obok z Donaldem Tuskiem. No dobrze, ale zgoda, tylko że to było raz, a przedtem ja sobie taki debat nie przypominam. Nie spodobała się panu ta tradycja? Chociaż być może się mylę, więc jest choćby jeden taki kraj, Polska.